Już po raz kolejny objazdowy festiwal filmowy Watch Dogs odwiedził Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie. 11 filmów z całego świata, od Polski przez Węgry aż po Tybet. To wyjątkowe połączenie zaangażowania w prawa jednostki i sztuki filmowej. Wydaje mi się, że to jest dobra forma, żeby mówić na takie tego typu tematy, które są często ciężkie, ale filmy są same często eksperymentami artystycznymi, są animacje, także te ciężkie tematy często są podane też w artystycznej, lżejszej trochę formie. Pojęcie prawa człowieka jest niezwykle obszerne, dlatego w tegorocznej edycji festiwalu znalazły się dokumenty o bardzo różnorodnej tematyce. Animowane Oko za oko o mordercy czekającym na wykonanie kary śmierci, Kurort o czeskim kurorcie dla komunistycznych dygnitarzy projektowanym przez uwięzionych architektów, czy Długi dystans o wykorzystywaniu przez sportowy biznes kenijskich biegaczy. Dla mnie jest to bardzo interesujący materiał, tym bardziej, że akurat doskonale mieści się w ramach zainteresowań i profilu kierunku studiów, którego jestem koordynatorką. Właśnie jestem tutaj z grupą studentów, którzy z zainteresowaniem śledzili program. Spójrzmy na plan tego dzisiejszego dnia. Skrajnie prawicowy sołtys węgierskiej wioski wprowadza nowe porządki. Ciekawe, jakie porządki wprowadzi ten sołtys. To może być fascynujące. Tradycją festiwalu są dyskusje z udziałem zaproszonych gości i festiwalowej publiczności. W tym roku debata toczyła się wokół zjawiska populizmu. Populizm jest w jakimś sensie symptomem niedoskonałości demokracji, nie tylko demokracji, w ogóle systemów politycznych, niemożności wyrażenia pewnych realnych interesów w ramach istniejących struktur partyjnych, istniejących struktur demokratycznych, i wtedy właśnie pojawia się populizm. Populizm z obietnicą tego, iż nagle ktoś mówi w interesie większości, ktoś mówi w interesie ludu, że nagle ktoś reprezentuje te wszystkie bolączki, interesy, żądania, które wcześniej w systemie politycznym pozostawały zablokowane. Watch Dogs to festiwal demokracji. Trudno bowiem nie zająć stanowiska i nie wyciągnąć wniosków, oglądając chociażby film o obywatelskim muzeum Gułagu, nad którym kontrolę przejmuje państwo, a przewodnikami zostają byli strażnicy. Na tym właśnie polega siła dokumentu, na bezstronnej obserwacji zjawisk i podawaniu ich pod ocenę widza. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv